Panie wojewodo, proszę opowiedzieć, jak wyglądały Pana dotychczasowe święta wielkanocne i jak one będą się w tym roku różniły wobec epidemii koronawirusa w kraju. Szanowni Państwo, dotychczas wspólnie z rodziną, z żoną, z dwiema córkami każdego roku w okresie Wielkanocy wyjeżdżaliśmy poza nasz rodzinny ostrów Wielkopolski. Święta spędzaliśmy w Polsce, nad morzem, lub w górach. Z wielką ciekawością obserwowaliśmy zwyczaje wielkanocne w różnych rejonach naszego kraju, ale zawsze łączyło nas to, że gdziekolwiek byliśmy, zawsze braliśmy udział w świętach pogan Rezurekcji. To był czas dla ludzi. Niezależnie od miejsca ludzi, zwyczajów, są takie elementy, które w tym czasie łączą. To łączy nas piękna polska tradycja i to jest w tym niezwykłym czasie wielkanocy. Najpiękniejsze. Jak będą wyglądały tegoroczne święta? Z pewnością dla każdego z nas zupełnie inaczej. W moim przypadku w tym roku nie wyruszymy w Polskę. Spędzimy te święta w domu z żoną, z dwiema córkami. Będziemy wspólnie świętować, ograniczymy jakiekolwiek spotkania w domu rodzinnym, oczywiście wszelkie wyjścia. Jak będzie piękna pogoda, to wyjdziemy jedynie na ogród, a tak poza tym to będzie taki wyjątkowy czas rodzinny w innej atmosferze niż domu. Panie wojewodo, to będą święta bez poświęconych pokarmów w kościele, bez udziału w nabożeństwach, w obrzędach liturgicznych w okresie wielkanocnym. Czy to będzie trudne dla Pana rodziny? Z pewnością będzie to trudne. Są to, tak jak powiedziałem, inne święta, natomiast w wymiarze duchowym myślę, że je przeżyjemy tak samo głęboko. No tutaj będzie to czas pewnej refleksji i dyskusji nad tym, co obecnie się dzieje. Jakie słowa można by skierować do Wielkopolan wobec zbliżających się świąt wielkanocnych? Jak powinni je spędzić, aby one były bezpieczne dla nich i dla ich bliskich? Szanowni Wielkopolanie, wiem, że to trudny czas. I fizycznie, i psychicznie wielu z nas czuje się bardzo zmęczony. Ale w tym roku okres świąteczny to okres niezwykle niebezpieczny. Wiele kontaktów międzyludzkich, spotkanie kogoś, to powoduje bezobjawowo to spory czynnik ryzyka. Dlatego proszę o to, aby nawet mimo pięknej, wiosennej aury pozostać w domu, by nie przebywać w licznych, kilkuosobowych grupach, nawet to dla wielu może być smutne, nie spotykać się w tym czasie w szerszym różnym gronie. Wielkanoc to święto nowego życia, dlatego zróbmy wszystko, by to święto uszanować, ale też uszanować, ochronić i obronić to ludzkie życie, nasze życie, życie naszych bliskich. Życzę wszystkim Wielkopolanom wiele zdrowia, pokoju, dobrych refleksji w tym świątecznym czasie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę wytrwałości i spokojnych świąt. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam.